Witam Was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj modlawą dietetyczny przepis. Dużo osób z Was prosiło, żebym zrobiła jakieś tam ketogeniczne dania, no żeby było więcej, częściej. I akurat tak mi się w Facebooku na chyba dwa dni po tym komentarzu pojawił mi się właśnie ten przepis, bo jemu polubiono taką stronę low carb, czy jak to się tam głodą, i mi się właśnie pokazało ten przepis. I się myślę, jak zrobię, bo jest bardzo szybki do zrobienia i no i w sumie już Wam pokazuję, co potrzebuję, a co ja bym jeszcze tam ulepszyła, to wypowiem na końcu. I kochani, tu mu składniki na nasze mielone gniazda. 800 gramów mięsa mielonego, tu mu mieszane, więc chyba to było fetu jak ten, jak mięsa. Sól, pieprz do przyprawienia. Dwa czosnki, jeden czosnek bym potrzebowała do szpinaku, a jeden się do mięsa, jedna cebula posiekana już sztukiemu. Potem ser, tak gdzieś dwie garści sera tartego, tu miała chyba mozzarella. Szpinak, 450 gramów szpinaku, tu miała, on był mrożony, on jest mrożony w sumie, taki ze śmietaną i jajka. Myślałam chyba na 4 potrzebować, ale w sumie zużyła ino 2. Szpinak się podgrzeje, on jeszcze trochę zamrożony, to jest taki ze śmietaną, nie wiem, chyba wiecie jaki chodzi. No, szpinak zamrożony, jeszcze je troszeczkę i ogono podgrzeje, a cebula się podsmaża na 3 łyżkach oleju. No, tak się ze szkla, fakt. No, przecież się patelnia rozgrzeje, a potem z tym olejem, a potem się do ta cebula. No, jak widzicie, szpinak jeszcze tylko zamrożony. Szpinaku w sumie nie trzeba tak długo gotować, można go no, podgrzać, bo on potem w piekarniku będzie jeszcze dochodził, ale w międzyczasie się mięso zrobię, na razie się ten jeden czosnek przecisnę. No, dużo z Was się pytało o ta praska, ale je tak jednak nie zadowolono, bo jak czosnek źle leży tam, to jakoś nie idzie tego włożyć, ten czosnek chce tak jakoś ułożyć. Ok, jeden ząbek czosnku doprawia solą i pieprzem, na razie tak około pół po ćwierć łyżeczki, dach, ale potem jeszcze na końcu doprawiła. Pieprz czarny, mielony. Możecie dać Wasze ulubione przyprawy. No, cebulka mi się tu smaży. No, trochę potrwał. Jeszcze. Kto tu nowy na moim kanale, to zawsze robię tak, rozgrzewam patelnię na maksa, wlewam olej, ta cebulka podsmaża minutka i potem zmniejszam na połowę, o połowę i tak smażam. Aż mi się ta cebulka zeszkli, bo jakby było na jakby było na bardzo dużym ogniu, to ona by się za szybko spoli. Nie zeszkli, bo się no może się przypalić. Ok, w międzyczasie do szpinaku się do tym czosnek, doprawia solą i pieprzem. I tak w sumie poczekam, aż się cały ten szpinak rozmrozi. No, on w sumie był gorący, gotować go tam nie gotowałam tak długo, no tak chodziło o to, żeby się rozmroził. Cebulka jeszcze potrzebuje troszeczkę. Posmakujcie, czy bo ten szpinak smakuje, ja. Sól, pieprz. Okej. Okay. Cebulka jeszcze troszkę potrzebuje. No. Ta cebula już jest. Tak wygląda. Ja teraz ta cebula do tego mięsa tu wciepnam. Na razie wymieszę widelce, żeby się nie oparzyć, a potem wszystko rękoma wymieszę. Fajnie, dokładnie. Tu już do tego mięsa nie będziemy nic dodawać, żadnej bułki, żadnego jajka, nic. Mięso w sumie też troszkę zamrożone, musiałem tam jeszcze porozdzielać. Jeszcze musiałam doprawić. Oczywiście pokosztowałam te mięso surowe, ja tak lubię mięso surowe pokosztować. Jeszcze da, no powiedzmy, ćwierć łyżeczki soli i pieprzu. Dokładnie to wymieszać, tak żeby usmakowało. I zaraz możemy formować. Blacha miałam dużą taką, większą. Wyłożyłam się papier do pieczenia, bo jednak tam dużo tłuszczu się roztopi, wytopi i no, dlatego, żeby potem nie wyciekło i żeby, no, żeby było czyściej, żeby czysto blacha była, nie była taką brudną, no. Okej, okay, to mięso podziela się na dwie części i zrobi się takie dwa duże gniazda. No,
kto ostatnio moje gniazdka oglądał z kartoflami, to wie, jak się to robi już. No tu teraz robimy się XXL. Jak chcecie, możecie zrobić jedno duże gniazdo. Albo możecie się zrobić właśnie takie mniejsze gniazdka i do każdego gniazdka pójdzie jajko. No tak duże zrobić, żeby się to jajko zmieściło, no. A żeby nie wyleciało. Okej, okay, tu ścianki się zróbcie, taki rand. Większy jak ja, troszkę większy ja nawet, bo jednak mi się wydawało, jak tu troszkę mani. Za niski. Ja się idę ręce, no przecież się to zrobię, idę się ręce umyć i się już tu piekarnik włącza na 180 stopni góra-dół. I teraz wleja się tutaj ten szpinak. Tu próbowała takie wgłębienia zrobić, no w sumie tak planowała dwa jajka, po dwa jajka do każdego gniazdka, ale w sumie nie szło tutaj tak tych otworków zrobić. Tu próbowała, tu mi zaraz jedno wyleci. I tu w sumie się zdecydowała na jedno. Może by te ścianki były wyższe, to by mi nie wyleciało. Ale to tak jest w życiu, że zawsze się coś stanie, wiecie. U mnie to przeważnie. Okej, tu się zdecydowała na jedno wgłębienie, na jedno jajko. Tam jeszcze poprawiała, troszkę tam próbowała to jajko przesunąć. Ubrała tam szpinaku troszkę. Dach tam te dwie łyżki do garka, no przesunęła te jajko, próbowała te białko jeszcze trochę z tego papieru pozbierać. Tam się zrobiła z tego szpinaku co do garka dach zagroda. No, tak kochani, wszystko z życia wzięte, ja. Tu nie ma scenariuszu. Tu teraz posypię tym serem, ser miał mozzarella, możecie wziąć emmentaler, edamel, gouda, jakie tam macie. I to teraz będzie pieczone 30 do 40 minut, musicie tak popatrzeć. W zależności jak wasz piekarnik piece, jak macie nowy, to patrzcie po 30 minutach, czy to już takie fajne mięso nie było w ogóle. Ja miałam 40 minut, mięso nie było u mnie w ogóle surowe, także 40 minut starczyło. Ok, przed pieczeniem wygląd boski po pieczeniu niestety. Ja miała połowa tutaj, że miała fetu, ten tłuszcz mi się stopił. Tu trochę tego białka, coś się tam wyleciało. Wiecie, białko zawsze to tak niefajnie wyglądał. Ser taki pozgarnił to na bok. I tyle tu miała fetu. Ja to wszystko, ja to potem odlała wszystko do zlewu, bo no, bo nie chciałam mieć takiej zupy. Tu się już przełożyła na talerz, udekorowała się sałatą lodową, bo inny nie miała. No, jakoś tak próbowała fajnie zrobić estetycznie. No i ową powiaju się to tak zjadła. Nawet było bardzo fajnie. Ten szpinak był taki fajny, no szpinak soczysty był. Ale jednak tam pomidorka mi brakowało. Ja się tak z pomidorki się zjadła i to dało tej soczystości, bo to jeszcze na końcu powiem. No, okej, okay. Oto tak ranku tutaj próbowała, jadła. Troszkę się wronach na talerz widelce i bardzo pyszne było. Co do tego można jeszcze jeść, powiem zaraz. No, to było dobre, ja powiem. Jak tak na dietach, to dieta robi to i nie musi tam tych, wiecie, kartofli albo coś takiego ryżu do tego brać. To jest dobre. Sałatka jeszcze jakoś fajną do tego, to jest bardzo pyszne. Mnie tam osobiście to tak jednak, wiecie, tak jakieś pomidorowe sołze brakowało, chociaż mogła sobie zrobić, ale nie, ja chciała tak w sumie z tego przepisu zrobić, chciała obejrzeć jak to smakowało, chciała wam tu recenzja zrobić, jak to tak richtig smakuje, jak to takie pokazane na w tych filmikach. A i fakt to, ja fajnie to wygląda przed pieczeniem, mimo że trochę ja może za małe te gniazdka zrobiła, ale w sumie dobre było, to się liczy. Sałat z tym pomidorem bardzo dobrze smakowało, nadało takiej soczystości do tego, ale na drugi raz jak pana zrobić, bo zrobię tak samo, no że tu kartofli i jeszcze może marchewki do tego i, nie tak dużo szpinaku i bez jajka ja. Bo te jajko w sumie 40 minut, ja to miałam w piekarniku 35-40 minut, to jednak dlatego jajka jest za długo, ono się w sumie no na twardo było. Także następny raz zrobię bez jajka. Kartofle się do i inne takie fajniejsze rzeczy. Mięso same w sobie było takie fajne, stabilne, powiedzmy zbite, nie rozlatywało się tam nic, ani się nie myślach, że takie fajne zbite będzie. Jak chcecie, to możecie
z naszego ulubionego mięsa mielonego dać. Mi oczywiście, ja to miałam mięso mieszane, mi oczywiście pół tej blachy, jak to już w ogóle da, tłuszczu wypłynęło, stopiło się i ja ten tłuszcz tam wylałaś, myślałam, a jak już chudę, to wyleję ten tłuszcz. Jak to trochę postoi, to ten mięso zaś wsiąknie ten tłuszcz, ale ja to potem wyleła, żeby fajnie na filmie było. No, jak docie mięso, co ma mało tłuszczu, to nie będziecie mieć takiej zupy. No, dobra kochani, moim dzieciom też w sumie smakowało jogurt. Jak chcecie, to się wiecie, tam jeszcze sos brązowy je sprzed dwóch dni z kurczaka, co robiłam z tym sosem, albo się możecie ketchup do tego wziąć. No, bardzo im to smakowało. No, to by było na tyle moich ketogenicznych, mojego ketogenicznego przepisu. Na pewno jeszcze będę robić inne, bo widziałam też, już tam widziałam dużo tych filmów, ale zawsze, wiecie, obejrzała, zapisza się, planuję, potem zapominę, potem zaś mi przychodzi ciasta jakieś. Ciasto już muszę zrobić, ze jagodą na ciasta. No, zrobię, ale w swoim czasie, wiecie, nie tak. Nie ma na prostu odchudzać. Dobra, to by było na tyle. Myślę, że wam się filmik podobał. Życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia. Dzięki wszystkim za komentarze i do następnego razu. Cześć!